Panie, tak to Tada bywa. się nie przeklinaj, bo ci Bozia język upierdoli. Tak to bywa, pies się topi, łańcuch pływa. Co zrobisz? Skręć w prawo. Skręć w prawo. Kurwiałe gówno, no. Chyba trzeba iść do maka. Łaka maka fą. O Jezu, nie skali wyrwałem się kierownicy, tak mam na pują, kurwa krzywo, no ja pierdolę, nie. Why? Motherfucker, why? Odmeldowuje się. Tell me why. Czemu same chujowe mapy muszą dawać teraz, no? Okay, nie wiem. Ruszajmy. Ja pierdolę. Kurwa, porespiłem na chuju do raju. Kurwa, ilu przeciwników. Ła, kurwa, rzeczywiście, no. Kurwa, Jasia. O nie, zajebał mnie. Kurwa. Napierdalałem do niego. I była niewidzialna ściana i po nic nie w to wchodziły. Co wygracie? Kurwa. Beba, beba 5. A. No. Którami to Kasperko nic nowego, już od jedynki takie bardzo dopracowane, fajne były. Kurwa, Lee Enfield, speed do tego wstania. Plus jeden. O ja, wyścig! A gdzie ty ruszasz? Ojej! Halo, halo? A, cię pierdolę, no. No, gdzie jedziesz? Już ci powiem, sekundka, bo wiesz co, nie działa mi ten traki. Najwyższa prędkość zarejestrowana 151. Wiesz co, ja gdzieś do Rennes jadę, to jest gdzieś chyba Francja, czy gdzieś tam. No to nieźle, moro. Lubię zapierdalać. To w ogóle w inną stronę. No a jak? Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Kurwa, Lee Enfield, ja pierdolę. Kuźwa, czemu mi traki nie działa? Co to się kurwa z nim stało? Ja pierdolę. Wypierdalaj ode mnie. Zabramy już? Zabramy. Dawaj, poczekamy na Piotra. Wiesz co, ja ten, ja cisnę, bo tam muszę ten ładunek oddać raz, dwa. Aha, dobra. Także szerokości. No, szerokości. Szerokości, szerokości. Nie chciał do firmy? Co to jest za jakaś batacha polska? Coś mi mówi ta nazwa, gdzie oni byli ostatnio? Miałem dzisiaj tą batachę, to jest autoteren dawny. Batacha. Nie. Tak. Wataha to jest stary auto Andras, a ja mówię Wataha Polska. Aha. No. Jakaś inna firma, ja ich widziałem. Widziałem gdzieś kiedyś, nawet coś kojarzę mniej więcej Avatar, ja, wiesz? Ja dzisiaj widziałem tego kolesia w Poznaniu był i gadałem z nim.
Który? Piotr czy A coś tam, coś tam? Piotr, no. No Piotr MD, no, no to teraz no, z nimi właśnie też jego gadałem. Jego mijałem właśnie. No. Jedź prosto. Kurwa, Adamek nie odpuszcza dzisiaj. No mówię, jak powiesz mu top 10, to będzie nawet kurio i odlecie. A co wiedziesz w ogóle? Nie pierdalaj. Wiecie co ja robię tego eventa całego? Tego wota. A spoko. Także ja 90, więc jak macie 95 czy więcej, to możecie wyprzedzić. My mamy stówę. No to śmiało walcie lewym, ja zwolnię. Wow. Sara, teraz zajechałem ciebie. Spokojnie, pod kontrolą. Ale ty masz Piotr lagi. Nie mam. Zostało mi 17 pocisków w zapasie. Skurwysynu jeden. No, wyjebał mnie dynamitem, no. Nie dynamitem, tylko pułapkę niszczyłem, a ty akurat wsiadłeś. Kasper za niedługo dostanie rangę saper. Mnie samolocik wypierdolił w kosmos. A, kurde. Podnieś mnie ty chuju, a nie tam w kącie sobie siedzisz. No ty chuju złamany! Jezus, co za dziwkarz. Dobrze, że tam kurde w tym BF-ie nie ma voice chatu. Koda. Nie, no jest w sumie. Jest? Jest. O proszę. Bo może nowy voice chat. Chciałby też. No i dobrze. Ja się dziwię, że on jeszcze na tabie jest, nie? No, też się dziwię, że on na tabie. A już go nie ma. A jeszcze jest. Kurwa, jak ty się oddaliłeś, ja pierdolę. Ja jeszcze dalej mam tego skin tym na tabie. Ja lecę 90 cały czas, nie? Ale ogólnie jest synchronizacja zrypana od jakiegoś czasu na serwera, wiesz? No. Co będzie? Ja się tankować nie będę, ja z tak odjechałem. Kurwa, chciałem ich bonić. Ten minuta do 16. Dobra, spokojnie. Oj, byku. Poradzimy. Ja, nie. Ta ile on tam nawala, że on nas dogania co chwilę? Oj, byku. Nie wiem, ile on tam jedzie. Dziewięćdziesiąt? Mamy 110 jedziemy. A gdzie się jeszcze kutaszą na tym? Albert, ty piszesz czy ty masz laga? Kurwa i to... I Emfil pierdolony. Nie pierdolę. Jakbyś mówił no, skąd, to by było dobre info, kumplu. Ty pisałeś, czy co ty robiłeś? Nie. O, już to zauważyłem, to już było... To już było za późno. Nie, bo synchro było, pewnie.
O, siemanko, panowie, z przodu. Ten cel też umarł. Boże, co za cipy grają w tym zespole. To ty? A nie, to ty. To ty, a nie, to ty. Ja pierdolę. Że to jakiś... Się nie wpierdalaj. Bo nie chcę, kurwa, tak w ten... ...dawać. O, już go zgubiliśmy na tym. O, jest, dalej. Kurwa. Skurwysynu jeden! No nie! Co ty, pajacu, tym czołgiem robisz? Ślepyś! Zajeb mu. O, jakbym tylko mógł. Taką wirtualną bombę na łeb. Ale widzę, że normalnie, kurde, mocno już wchodzi ten BF wam. Nie! Takie przypuszczenia. Wawel, tu otwieraj, no dobra. A gościu, kurwa, po drugiej stronie ekranu. No co za, kurwa, pajac jebany. Hello! Halo! Halo! Hello! Hello! It's me. You're it's looking me. For? What are you doing? No mać. Godzina mnie wstępny. Panowie, panowie, o. Powiedzcie mi, raczki czy kukułka? Kukułka. O proszę, to daję ja widzę. Raczki też dobre, ale kukułki lepsze. No, one mają coś takiego w sobie fajnego, kuźba, nie wiem co to jest za smak. Alkohol. No może. Ostatnio w Biedrze kupiłem te z wawla co zawsze. I kupiłem jakieś nowe. Czego one są? Czekaj. Pszczółka. Taka firma, pszczółka. I powiem wam, że te pszczółki są zajebiście dobre. Ten miąższ w środku jest taki miękki, fajny. Woła. Jak coś Adam, to jest ten. Skrót z tego... Zajeździliśmy tym czołgiem. Tam dwa dni temu. Czy... To? No to ten. Kurde, robiłem samego streama, jak jeździliśmy tym czołgiem. O. Hit. O, właśnie, skino. No ja. Nie pobrałem. Czego? Nie wiem, no bo... bo z Kasprem wpadliśmy na pomysł. Mhm. 400 IQ. Aha. Słuchaj mnie uważnie. Słucham cię. The Division 2. No i? Masz podobno. No mam. No. Ja też mam. No masz. Kasper też ma. No ma. Cichy też ma, no i co? Połącz. 2 plus 2 dodaj. 2 plus 2 to jeden gdzieś zostaje z tyłu. Możemy pograć. Nie namówisz mnie. No co, kurwa, no na nie, gra, która mnie odpowiada. Powiem ci, no. Że już się tyle nagrałem z Kacprem w The Division. Nawet sam, kuźwa, tyle ja w to grałem, że masakra. A z dodatkiem czy bez? Bez. A, no widzisz, a ja mówię z dodatkiem. Nie stać mnie. Jo. Nawigacja głosowa już się pierdoli. Dobra, Skype'o. Szerokiej drogi. My musimy ten iść.
Trzymajcie się, panowie. No, siemanko. Szerokiej drogi. Dziękuję ślicznie. Powodzenia w trasie. Kinobotnik ci lata. Boże, teraz dzwonią. Albert. Pierdolę, nie chce mi się już grać. No, odpuść, nie ma tu na chwilę, żebyś się nie wypalił. No, później sobie pogram wieczorem. Wróciłem. Mm-hmm. Tak trochę dogrywamy tą giereczkę. Właśnie zaczęliśmy i... O... Nie wiem jakim cudem. Prawdę mówiąc. Kurde, muszę zabić w jednej rundzie 20 przeciwników podczas atakowania celu. Nie podczas bronienia, tylko atakowania. Właśnie mnie gościu czołgiem wypchnął z mostu. Czaisz? Cześć, Heisenberg. Walter White. Siemanko. Siemanko, Miadek. Trzymaj się lewej strony. Bogares mi się natrzymał. Ach, ja nie mogę. Nie możesz. Teraz mogę. No uważaj, bo tam na dole był gościu. Jesteś na tym dużym silosie. O kurwa, humper. Kurwa. Co tam, Miodek? Nie. A ty robiłeś te 5000? Co? A robiłeś te 5000? Przecież mi ich nie zaleczyło. Po tym Kacper to ja muszę w tych ustawieniach pogrzebać, żeby włączyć tego Directa 12, wyłączyć Ray Tracing i włączyć go z powrotem. Mówię, mimo że Directa mam wyłączonego, tą 12 w Battlefieldzie, to Ray Tracing mam ustawiony na średnie, nie wiedzieć czemu. Nie, ten wyłączy tego Directa, zobacz jak fajnie wygląda. Ale pewnie chujowo, bo to bada znieść. Czy tam to są odbicia w pojazdach bodajże? Z wielkiego. Dobra, wygranko. To ty weź sobie tam ogarnij, a ja też włączę tego Directa tak na próbę. Pójdę sobie kawę pierdolę.
Jesteśmy najlepszą drużynką. O. Elegancko. Yeah. Dobra, jestem. O, siemano. Panie Miodek. Przyszedł mój idol. Kino. No, bez kitu. O kurwa mać. Znowu. Jakie sławne persony u nas. Tak. Kurwa mać, czekajcie chwilę, bo ktoś kurwa dzwoni, ja chyba wiem kto to. Szachmaty nie mają nikogo takiego, a my mamy kurwa Breaking Bad. Kurwa, na YouTube wrzucili jak zostałem gangsterem. Ciekawe na jak długo. No, za parę dni zniknie. Akurat nie chciałem teraz na Netflixa, chciałem właśnie wejść sobie coś włączyć. Yes. Akurat nie tak patrzę na YouTubie, że jest. No, na Netflixie też jest. Ty, ja tutaj mam włączone tą aberrację chromatyczną. Wypierdalaj mi z tym. To, nie wiem, to chyba przez tego GeForce'a się pozmieniają te ustawienia. No. Jak były te aktualizacje sterowników. A Direct 12 włączone, a co to jest ten DXR włączone? Czyli Ray Tracing. A, Ray Tracing. Chyba to wyłącz. HDR, nie mam tego monitora. Dobra, restartuję grę. Formatuj kompa od razu, gdzie byś grę restartuj. Yeah. Restart jest najlepszy. Format jest najlepszy, na wszystko pomoże. Trzeba, tak jak piochopiryna, powinno wszystko pomaga. No, nie na buldupy. Dobra, zapraszam cię do drużynki. Zadania. Codzienne rozkazy. Ja nam przyjdę i jestem w ogóle nastąpić. Komedyk, zwiadowca, pojazdy. No kich chuj, nie mogę podawać niczego. Bo stoi kurwa nierówny, nie mogę mi wsiadło. To co, nowy miesiąc, nowe wyzwania?
Dobra, odpalaj. Chcesz? Nie ma nikogo, wszyscy poszli. Widzę, że ładnie już dzisiaj wpadło kilometrów. No, ładnie. Ponad 27 tysięcy. Żeby zobaczyć, ile już mi się nie mieli. A chyba około 20 tysięcy będzie. 27. Ja pewnie. No, 20. Ja jeszcze też bym się pojadę. No ja właśnie robię tysiaczka. Aspekt. Teraz po prostu wtedy. Szerokości pozdrowienia dla Blue Tansu. Byśmy mogli komuś z tymi zrobić. Co? Byśmy mogli kiedyś komuś z Wikingami zrobić. Z Wikingami? No. A ty zaprosili bulogów na twój ten? O, to fajnie. Bo tak myślałem, żeby też z nimi nie zrobić. Dobra, jestem. W czym? W którym? W wodzie. A no to się nie dziwię, no bo oni tylko woda napieprzają, nie? Ale powiem ci, że jest nieduża różnica, bo oni mają 13,5, a my mamy 12,900. No ja też teraz jadę traskę. 12,219. No ja też jadę. Jadę traskę jakieś, nie wiem, chyba 1700 czy ileś. Nie, ja to byłem też tysiączki. Ja zaraz będę koło Kassel. Ja jestem w Polsce. Ja robię w ogóle te z Hope'a, bo kuźwa nie robiłem jeszcze tego eventu. Pierwszy w ogóle transport. A w ogólnym jesteśmy na trzecim miejscu. W bocie? Nie, w ogólnym. A w ogólnym, no to nice. Onesy i Magiki są przed nami. O! Magiki mają
42 tysiące już. A one to, kurwa, daje bali. O ja pierniczę. Czyli też pewnie po dwie trasy poddawali. Ja w ogóle myślałem, że mnie wywali z serwera, ale zdążyłem, bo klient mi auto zostawił. Mówię, kurwa, pewnie mnie wywali z serwera. Panie, nie mam czasu do klasy, jadę. Ja ogólnie dzisiaj mam w sumie takie wolne, no bo dzisiaj jest, mówię, pierwszy, to jeszcze poniedziałek, mówię, co ja robię wolne, takie mniej więcej. Papierologia, wiesz, księgowa, te sprawy, mówię, to pierdolę, mówię, klientów dzisiaj nie będę na siłę brał, nie? Trzymaj się lewej strony. O, także od jutra sobie... A to sam sobie... A... Księgową masz? Tak. Gdzie? Co ty, że miałeś księgowość sobie prowadził? Zapomnij. Kurwa, wyjaśnienia, pisania, kurwa, sranie, pierdolenie się, kurwa, z tymi, ze skarbówką, nie ma opcji. Ja wolę księgowej zapłacić 2,5 zł i mieć spokój. Nie, no pewnie, jesteś czystym. Oczywiście. Przecież wiesz o tym, że skarbówka tylko na takich czychach, którzy sami robią sobie księgowość, żeby się pomylić, kurwa, nie? Zwłaszcza teraz, w tych czasach, jak kasę szukają na siłę. Blały serdzyk. Na przykład. Kurda, co tam na froncie taka cisza? Na jakim froncie? O. No, no what? No czego na grubego, nie ma go coś, no. Aha. Ja myślałem, że tylko właśnie w snajperów bawić się taka cisza. Trzymaj się lewej strony. Kurwa, gościu. Gdzie jest gruby, kurwa? Gruby, kurwa, śruby. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Nie, ale gościu ma, kurwa, nic. Dzika kuna w agresie. Kunolis.
No, nas już dzisiaj pocieszyli, że kolejny piątek wolny. O, jestem. Co, Kasper? No, odpala, ja już... Gotowy. Słuchaj, Kasper się już doczekać do ciebie nie może. To prawda. Gelb? Która to mapa będzie? Rotterdam. O, and talk. O kurde, czekaj, a nie ma jeszcze. Desancik najpierw. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Czekasz na czołg? Nie ma czołgów. Jest desant. Nie ma. Czołg będzie po desancie. Zawiodłeś się w funcie. Aha, już widzę, że gierka lekko przecina, jak przełączę na Directa 12. Frontem. Nie wiem, ten Direct 12 jest spierdolony. Ty Kasper, a powiedz mi w tym Assetto Corsie całym kompetycjonalne, nie?
Tam jest jakiś, to jest jako mod, czy to jest jako dodatek, czy co to jest ten, że tam jakoś można te auta tuningować do driftu i tak dalej? Jedź prosto. Do zwykłej auta to chodzi, bo w kompetycjonalnej nie ma driftu. W zwykłej? Tak. Okej. Okay. No naprawdę. Generalnie tam nie masz modów na drifta, bo drift jest jakby w tej grze, nie? W jedynce, w podstawce gdyby, tak? Tak. Ale mody, pewnie możesz sobie tam dużo rzeczy pomodować i to ordynować. Ja chyba kupię tą zwykłą. Kupuj. Ona nie jest droga, a nawet sam brodaty powiedział, że... Bo on widział, jak ja wczoraj gram, bo sobie mody powgrywałem. Jeździłem po tym, to, że to Kubita miał jechać. No. Nie. Opona ci pękła? Nie, ale... Przyjaciel, nie podoba się. Nie, to już się nie. Mówi, że on chyba też kupi, bo mu się spodobało. Mówi, że nie jest drogie, a... Ale ty mówisz o jedynce. Tak. Czyli tej podstawce zwykłej. No dobra, no to ja kupię może jeszcze dzisiaj. W sumie to jak tam nie szkoda kasy, to na 30 zł możesz kupić Ultimate Edition, nie? A, no to tym bardziej. No, to już sobie Ultimate'a weź. No, ja już się nauczyłem, że lepiej Ultimate'a kupować. Tam różnica może jest 10 zł. Spoko. Na multi można powiedzieć, a wygrywanie modów jest naprawdę proste jak jebanie. Ale nie powiedziałbym z tym jebaniem, że jest takie proste czasami. Nie wiem, ja tam kobiety nie mam, wiesz. Nie mam. Powiem ci tak, jak będziesz w wieku tychego, to będzie problem. Ale może będę miał kobietę i nie zaznam tego problemu. Dalej prosto. O niestety, na 100 chłopów dopada. Podobno. Jedź prosto. Trzeba Viagrą się wspomagać. Tak. Nie wiem, taka mam. Ty się śmiejesz w wieku tychego. U mnie pracował taki chłopak, no ile, 25, 26 lat. Taki, wiesz, pompka, no i taki jedź prosto. No wiesz, też wpierdala różne te metaboliki, kurwa, no. Wiesz. To człowieku, jak czasami zaczął opowiadać, to on, kurwa, paczkę Braveranu na raz łykał, no nie? Pierdolę. Ale wiesz co, ogólnie z tego, co mi wiadomo, to coraz młodsi ludzie mają szybciej ogólnie problemy z jakimiś tam właśnie z wodem, z erekcją i tak dalej. Kiedyś to było tak, że tylko starsze osoby, tak? No prostata, słuchaj, te sprawy i gdzieś tam... Wszystko idzie, wszystko jest, wiesz, właśnie. Na wszystko i stres. Właśnie, dokładnie. To jest nic innego jak tylko stres i nerwy. Prosto. No właśnie, i tu się zaczyna problem. No, jeszcze wiadomo, jak ktoś chodzi na siłownię, wpierdala sterydy i tam inne, to one też pewnie. Tak jak wpierdala, wiesz, różne tak. Metaboliki, nie wiesz, chemię, nie chemię, no to kurde. To właśnie, jak się je jakieś badziewie takie chemiczne, no to też będziesz miał problemy. Co? No, to jest prawda. Cóż z tego, że będziesz miał, kurwa, 2 metry w plecach, jak, kurwa, w gaciach zero, no nie? No. Wtedy pojedynek na szpady przegrasz. Jak to się mówi, siła ma sam brak kutasa, nie? No dobra. Ja pierdolę. Tego to, żebym jeszcze nie słyszał. Dobrą drożynkę, Kasper, mamy. Także wracając do tej asety, to tam wystarczy, że pobierzesz taką aplikację jak Content Manager i tam normalnie odpalasz przez sobie gierkę sobie. Tam mody wgrywasz wszystko. Mhm. To jest naprawdę proste użyć. I tam multiplayer jest od razu w tym. No spoko. No właśnie widziałem, nie? Że tam ludzie razem sobie latają nawet. Jakieś drifty czy coś, to też widziałem, że razem jadą, ja tak z brodatym mnie wczoraj namawiał, żebyśmy w kompetycjonę kiedyś tam, nie wiem, albo teraz w jakimś wyścigu sobie pojechali, bo w sumie by pojedził w Assetto. No ja dzisiaj kupię, nie wiem ile to waży.
sobie pobiorę. Nie wiem, 15 giga. To jeszcze nie tak źle. 15 mega. Bo ja to dzisiaj takiego szukałem, żeby sobie raz na jakiś czas gdzieś tam polatać właśnie, wiesz? I kurde, tak przepatrzyłem te gierki, które gdzieś tam mają jakieś drifty. No że kurwa nie będę ściągał tego Need for Speeda, no bo to gówno. No w DLC to zwykle podobno się zajmie się driftuje. No właśnie też tak poczytałem dzisiaj na ten temat i takie same opinie były, więc... Dlatego tak właśnie wolałem zapytać, którą wersję mam kupić, nie? Jak driftu to zwykle Assetto, bo Assetto Corsa kompetycyjne jest tylko stricte pod GT3 i GT4, nie? Aha, czyli takie wyścigi torowe i koniec. No, Assetto Corsa druga też jest torówka, nie? Ale ona jest... właśnie tu jest ten problem. Kompetycyjne nie ma w ogóle wsparcia dla modów. Aha. A Assetto Corsa zwykła ma i tam jest multum torów, samochodów, różnych kategorii. A kompetycyjne skupia się wyłącznie na kategorii GT3, GT4. Aha, okej. Okay. Bo oni mają licencję na to. Jedź prosto. Jeszcze nie przegraliśmy? To kurde. O Jezus Maria. Czemu mi ten kuźwa... Ten traki nie działa. W ogóle mi się to nie włączyło. O, wygraliśmy. Chyba. O chuj. Wygraliśmy, Kasper. Mhm. W ogóle czajcie to. Ja dzisiaj pojechałem tam do Radka, nie? Ty wiesz, Kasper, gdzie do sklepu, do Neopunktu, nie? No. No bo ja zamówiłem jakiś tam odkurzacz, nie? Bo sobie myślę tak, żeby Paulę moją odciążyć, no to mówię, kurwa, jest ten robot, mówię, to on sobie coś tam ogarnie, nie? Ale żeby tak z grubsza, a żeby tak trochę lepiej posprzątnąć, no to kupię jakiś taki lepszy odkurzacz, nie? Ten taki pionowy, zero kabli, święty spokój w końcu, nie? Kurwa, schody, wszystko, pyk, pyk, poodkurzasz, pięknie, ładnie, nie? Dobra. Powiem ci tak, dzisiaj go przyniosłem, złożyłem, to dobrze się, kurwa, rozładował, bo bym chłopie chyba, nie wiem, kurwa, jeszcze strych poodkurzał. Słuchajcie. Taki amok wpadłeś? Tak, jest tak fajny, kurwa, ten. To wygląda jak taka broń w ogóle, wiesz? To nawet jak naciskasz spust, to tak jakbyś broni naciskał. Powiem ci, że to jest tak fajne urządzenie. Patrz za to kałaśników. Słuchajcie, mi się wydaje, że ten odkurzacz wymyśliły kobiety, ten patent na ten odkurzacz, właśnie przez to, że chłopy nie chcą odkurzać. Na bank. Bo powiem wam, że ja teraz, kurwa, jak widzę ten odkurzacz, to normalnie aż bym polatał po mieszkaniu i podkurzał, nie? Jest zajebisty. Ale motywacja to podstawa, pamiętaj. No, to jest prawda. Nowa zabawka w domu, to wiesz, trzeba się pobawić. No, ale to widzę, że tak dłużej będzie, bo naprawdę fajnie się nim odkurza. Nie jest taki ciężki, jest naprawdę lekki. I wiecie, co najbardziej mnie wkurwia w zwykłym odkurzaczu? Kabel to jest pierwsza rzecz, no wiadomo. A dwa, ta rura cała i te ciągnięcie odkurzacza, to też. Ale ta rura czasami się aż nie chce zagiąć, co nie? I ona się zagina całkowicie, że nie przepuszcza. Pomimo, że to jest taka spiralka, nie? No często tak miałem, gdzieś się zawija czy coś. Tu nie masz tego problemu, bo ta końcówka, ona w miejscu jesteś w stanie obrócić o 90 stopni w lewo i w miejscu w prawo. Zajebiście to działa, ja wam kiedyś pokażę, kuźwa. Zrobisz streama z odkurzania? Zrobię wam takiego, wiesz, tego, jak to się nazywa. Kurwa, na Instagramie robią. Ten takie chwile nagrywania, nie wiem jak to się nazywa. Relacje. Relacja. Możliwe, no nie wiem, to jakoś się tam ogólnie nazywa, nie? To zrobię wam, jak popierdalam z odkurzaczem. A wiecie, co jest najlepsze? A wiecie, co jest najlepsze? Ten odkurzacz jest dużo cichszy niż nawet ten robot Roomba, nie? Roomba to wyje, dosłownie, a ten jest naprawdę cichutki. Ja myślałem, że to będzie właśnie głośne, nie? No bo to jest ten cyklonowy. Myślę, o, będzie kurwa głośny, ale myślę, a dobra, ciul, ważne, że kabla nie ma. A się okazuje, że jest mega cichy. O Jezus Maria.
A co najlepsze, kumpel mi go ogarnął za cenę 700 zł. Gdzie one, kurde, mać kosztowały ponad klocka, nie? Jeszcze do niedawna. No ich tam dużo. Na dziale, tym, na moście był, nie? Znasz drugie ciało. No, już się przekręcił chyba już po prostu. Ale serio, dzisiaj po poniedziałek taki chyba dobry nastrój jest. Tak, to prawda. Ja od rana taki dzień mam. Zwykle początek tygodnia i kurwa sobie taki... Kurwiony, przymulony, o Jezu, znowu robota, o Jezu, problemy, o Jezu, coś tam, nie? No, to prawda. A dzisiaj jakiś taki lajtowy dzień, ja też mam. Raz, że się uśmiałem przez tego komara rano, no. To się uśmiałem z rana. Tak, to się uśmiałem, a dwa, no mówię, ja sobie wszystko dzisiaj pozałatwiałem, od jutra sobie na spokojnie z robotą startuję i jakoś tak, kurwa, nie wiem, psychicznie inaczej do tego tygodnia podchodzę. Ja się śmiałem na głos, nie? No, ja też. Komar. No, jak jeszcze zobaczyłem, że wewnątrz tam firmy założycielem jest komar, to mówię, ja pierdolę, nie. Jak nic, kurwa, tychy 2-0. O Jezus, ma. Ale jako muszę mieć polewkę ten, u szachmatów, nara i ten, no, szanuję. No. Komar. Ale ten Stanis Okan chuje rozbić. Powiedzcie mi tak mniej więcej, nie wiecie ile trzeba mieć kilometrów, żeby być tak w top 100 za granicą, ogólnie. Nie, ale coś pewnie bańkę trzeba mieć. 100 tysięcy? Nie, milion. Milion? Nie wiem, nie patrzyłem na ręki światowe. Czekaj, aż kurwa zarknę. No właśnie miałem patrzeć. Ja też bym popatrzył. Kurwa, Maś, ty też jedziesz? No. Kurwa, ja też. Ale złota. No ja też tak, ale to wiesz. Ale chodzi ci o złota, czy ogólne? Wiesz co, ogólne nawet, ogólne. No bo WOT się liczy i tu, nie? Kurde, czekaj, bo mam zjazd. Statystyki. Zjedź w prawo. Gracze. Chodzi ci gracze, czy firma? Gracze. Nie wiem, choć się domyślam, że dużo. No powiem ci właśnie nie. No nie. Bo tu mamy ze stycznia 970 tysięcy miał gościu. No, ale powiem wam, że jeżeli chodzi o świat, no to top 100 setny gościu miał 280 tysięcy, no to w chuj dużo. Tego a przed no, ktoś nie możemy tak nakręcić tyle, to jest naprawdę sporo. Wytłumacz mi to, bo ja tego nie pojmuję. A jeżeli chodzi o Polskę, w Polsce top 100, już wam powiem, 280, lol, nie, czekaj, niemożliwe. A, nie wlazło mi, czekajcie. Ale powiem ci, że ogólnie modyfikacja postaci w tym BF5 jest nawet taka potwierdź. Całkiem fajna. Znaczy, fajne jest to, że sobie chłopka może zmienić. Top 100 gościu, top 100 gościu w Polsce, wiecie ile miał? 83 tysiące. Setny? Setny, tak. Setny miał 83 tysiące. No, był pierwszy. No, Filipek. No. No, a kto by inny? 661 tysięcy. No, tak, tak. Tylko szkoda, że mówię, te USA mają takie jakieś biedne te customy. No. Do zrobienia. Drugi był Pawlu. No właśnie patrzę. Tak. Bo niemiaszki to mają dużo tamtych. No właśnie tak patrzę. No, to prawda. Brytyjczycy też mają dużo, tylko hamburgerki tak mają mało. No i wiesz co, ja myślę tak, jak Pacific wyszedł, to był schyłek końca rozwijania BF-a i oni to pierdolę.
to Niemcy, to ja pamiętam, że oni od początku mieli taką garderobę szeroką. Ilu ja jeszcze ich muszę zabić? O jest. Dużo. Chłop tym tygrysem chyba tak za bardzo nie strzela. Albo i strzela. Kurwa, dzisiaj rano wstałem, do pracy było minus 15 stopni. U nas minus 20 prawie. O kurwa, jeszcze. W nocy było minus 20, nad ranem było minus 18. No a patrz jaka mówię, ta pogoda jest popierdolona. W nocy i nad ranem minus 18, a w południe i po południu do plus 5 dochodziło. O kurwa. No u mnie odwilż normalnie, nie? I teraz to najlepsze, tak, odmroziło, pełno wody było i znowu zamarza. No, zajebiście. Będziesz miał lodowisko fajne. A we wtorek no, czy w środę? Nie, w środę czwartek jakoś. W środę czwartek ma być do plus 10 stopni w dzień. No, u mnie ma być odwilż. U mnie tak samo. A od następnego tygodnia znowu mrozy. Znowu. Pojebane jak nieszczęście to było. No, ja już wolę, żeby naprawdę przymroziło tak z tydzień czasu albo dwa tygodnie, a później odwilż normalna już cały czas. No. A nie tak w kratkę. No. Tak ten. Takie pitu. Och, dobrze, że barierka była, bo mi się wyjebał. No ogólnie nie wiem czy Adam wiesz, ale na początku faktycznie jak B był zapowiadany, to były możliwości customizacji jakichś rąk mechanicznych, były takie, że kombinowane pierdoły i oni się wycofali z tego. Oni zniwelowali tą customizację. No i bardzo dobrze. Żeby to było w miarę takie wiesz, autentyczne. Kurde, jeszcze 6 tylko muszę zabić podczas walki o cel. A w piątce ogólnie wojna jest pomiędzy? Standardowo? Druga wojna światowa, czyli ten Niemcy kontra Brytyjczycy, Amerykanie oraz Japonia kontra Ameryka. Okej. Okay. Czyli druga wojna. No tak. Tak, bo tam dodali Pacyfik jeszcze. Tylko jakby te mapy były lepsze na tym Pacyfiku. Strony, a następnie mi brakuje tylko jeszcze ruskiego frontu i Afryki. Nie. No Afryka jest. Spokojnie, zaraz będzie szóstka. W szóstce dodadzą wojnę biologiczną. Będzie COVID. Wymyślone Gunwo. Lowina. Zaczyna. No zajebiście, już widzę tutaj Adama, już tutaj widzę CJ'a, kurwa, pewnie, a miał być trafem trafę. Było. Chujosy, co kurwa było, chłopie, cały dzień zapierdalać, a nie kurwa, 2 godzinki na dzwoninki. Panie, nie obrażę pan, dobre? Dobra panie, ja tylko wejdę, oddam 8 kafli i spierdalam. No, jelo. No jelo. Jeszcze ja tak, kurwa, przypominam, że ja muszę po pierwszej w nocy wstać, bo już mi się spać chce. To nieźle. To jutro jedzie do Świeradowa? Tak, kurwa. Świeradów zdrój? Co ty mówisz? No. O kurde. Czemu? To kiedyś musisz wpaść gdzieś tutaj do nas. Ty jesteś z Jeleniej? Czy gdzie? Proszę, ja koło Kacpra niedaleko mieszkam. Bo wiem, że ktoś był z okolic Jeleniej, to chyba Szeno, ja? Nie, on tam Poznań. Nie? Aha, a no tak, ja zgadza się. Ja jestem przecież koło Kamiennej Góry mieszkam. Ja do Kacpra mam ile? 12? Ja, Kamienna Góra, no kojarzę. Mówię... W lipcu będziemy na Master Trucka jechać, więc... Jak będzie? Będzie!
będzie, kurde, jak się odbył teraz, a w tamtym roku, a też wielcy rygor sanitarny, coś tam. To kurwa, w tym ma się nie odbyć. Odbędzie się. Wiem, że to będzie lato, podejrzewam, że lato, nawet jak będzie ten COVID, to będzie, wiesz. No, nic nie będzie. Żadnych obostrzeń, no bo co? Tylko ja mówię, Kacper, zobaczymy w ogóle, jaka będzie sytuacja z cenami, nie? Czy się nie okaże, że w hotelach będzie kurwa 3 razy drożej, nie? No tak, bo bym chciał się odbić za tak. Cały, wiesz. Tak. Za cały COVID. No, też prawda. Dlatego trzeba, wiesz, wcześniej naklepywać, rezerwować. No tak. Żeby też nie na ostatnią chwilę. O, oczywiście. Przygotuj się do skrętów. Jeszcze w kwietniu chyba Mati ma do nas przyjechać, nie? On coś mówił. Nie wiem nawet. Znaczy, no coś tam było mówione, ale to tak, wiesz, na razie wstępnie, nie? No, no. Bo będzie miał urlop, to... Jezu, udało mi się? Znaczy, tak. Chyba jak załatwi sobie te wolne, to będzie miał na pół roku, nie? Ale co, jednak rzeczywiście będzie załatwiał? Tak jak mu mówiłem? Nie wiem. Nie wiem nic. No bo wiem, że teraz sobie załatwił na tydzień, nie? No. Niech się on nawet nie pierdoli, że pobierze sobie ten urlop do roboty. Oczywiście. On żyje przynajmniej. No. To nie będzie się wkurwiał. I nie wchodził na Discorda taki... zmarnowany. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Kacper, mamy co, nie? Tak, swoją drogą. Zjedź w prawo. No. No, że nawet nie przejęliśmy najłatwiejszego punktu. Nie wierzę w to. Ale z drugiej strony, a ciężko przejąć, jak się połowa drużyny to snajperzy. Obliczanie nowej trasy. Jedź prosto. Aaa, i te napisy. Ta. Ale udało mi się przynajmniej na tym A zrobić, żeby zabić 20 przeciwników w jednej rundzie w walce o cel. Podczas przejmowania celu. Tyle dobrze. Czy wczoraj z tym męczyłem strasznie. Zapalę sobie światełko. Tylko MB40 można spokojnie bez przycelowania pigać. Bliskiej odległości. MP40? No. O, to medyk ma, co nie? Only, tak. Only P19. I ja, Rugby. Multi P. Albo MP5.
MP5 chyba nie było w CS-ie. Aczkolwiek MP5 też dobre było w kolejnym. Czekaj, było jakieś MP. MP było. MP5 teraz. Piątka, no. Wcześniej Umpa Lumpa było. Tak, Ump. Ale MP5 to tak naprawdę ten. Spadkobierny MP40, jakby na to nie patrzę. Bo to też jest PM. Też robiony przez kopów. Niemcy to w ogóle mają od zajmowania tej broni. Weźcie Kasper przykamp gdzieś. Bez respie na tobie. O dobra, już jestem. T90 to też niemiecka broń. No. Zrespiłem się i umarłem. Uwielbiam. T90, UMP45. Dobra, ja za dwu. G36. Chuja tego było. Jest. AK416. Tak. MP7. Też niemiecka broń. A Kruger? W jakiej był produkcji? Też chyba niemiecki. Niemiec. Cześć Kasper, apteczka. Pylizy. Wróciłem. Jeszcze znam Bizona. Bizon jest rosyjski. Też Bizona pamiętam, no. Ten Famas jest francuski. No. A jeszcze jakaś belgijska broń była. A nie P90 jest belgijskim przypadkiem? Chyba P90 jest belgijskie. Belgi to tylko myślałem, że mają kurwa dobre czekolady, ale widzę bronie też mają dobre. Nie, też mają dobre, tak. Mhm. Broń bombonierka. Ty no Kacper, wyobraź sobie, że no. Ostatnio Paweł mi przyniósł takie te czekolady belgijskie. Czekolady, no takie jak są te na przykład batoniki Pawełki, nie? Czy coś takiego. No to no. Coś takiego mi przyniósł, tylko czekolada belgijska z nadzieniem. No i aha. Tego Neuhaus, czy jakoś tak to się nazywa, nie? No i oni mają swoją stronę internetową, no bo tego Neuhausa u nas robią w Kamiennej, tam na tym starym sopie małym, nie? Koło betoniarni. No i ten. No i mówi, ty wiesz, mówi, w ogóle patrzyłeś, ile to kosztuje? Ja mówię, że nie. Mówi, ty, ja też nie, oni mają swoją stronę, dawaj zobaczymy, nie? Wyobraź sobie, że taki jeden batonik kosztuje 16 zł. Och. Batonik, kurwa batonik, 16 zł, nie? Oho! Ja nie wiem, nieźle. Masakra. Ale powiem wam, że prawda jest taka, zajebista jest. Nawet gorzkie, powiem ci, że ta gorzkość jest prawdziwa czekolada gorzka. Nie jakieś gówno 40%, tylko naprawdę prawdziwa gorzka czekolada. Bardzo dobre są. Nie wiem, STG-44 na rejonach. Panie, no z tą lunetką to jest piękna sprawa. Famas, co to było? Ty, Famas mi się jeszcze przypomniał. Famas jest no, François. Famas mi się przypomniał. Belgijski jest 5.7. Pistolet, to wiem na pewno. Ale jest jeszcze jakiś karabin belgijski. Kurwa, nie mogę sobie przypomnieć. E, 2000 miał numer, ale kurwa początku nie pamiętam. B2000. Był taki karabinek w tym, w Bad Company 2 i on był belgijski właśnie. A ja pamiętam pistolecik P2000 z CS-a. No. To jest USP. A nie, P2, no było... P2000, tego. Petka taka, no, nie? Ale no. F2000 to jest karabin. F2000, no. To jest belgijski. Maybe. A polski grot.
Co w ogóle Polacy mieli podczas II wojny światowej takiego swojego, co tak zostało? Nic. Kara 9-8 zabranego. Ja nic nie kojarzę. 40. Ja nic nie kojarzę nawet, żeby cokolwiek było. No. Nie. Takiego swojego to jedynie co mieli to kurwa samoloty. Karasie. Pokutacie. Które było kantuja rozbić. I tankietki. No. Tego czołgiem nie można było nazwać. Tankietka była. No broni swojej chyba Polacy nie mieli, może tam jakiś pistolet jeden. Teraz to przecież w tym momencie to ciśniemy na przerobionych hakaczach. No, no teraz no. Tak. Dokładnie to jak AKS chyba się nazywa. AKS to jest inna bajka. AKS to jest AKM. AKS, AKS i AKM to jest co innego. To są modyfikacje hakacza. UMP jeszcze mi się tak przypomniało. Taki coś na styl MP5. Bo UMP jeszcze nie mówili? Mówiliśmy. UMP? UMP. Nie słyszałem. A no to właśnie niemiecki. UMP jest niemiecki. A tak jedynie co mają Polacy teraz to jest Beryl, Grot. Trzymaj się lewej strony. W sumie tyle. Jakiś pistolet też jeszcze jest. Tak, samoróbka. Panie, no wysoka jakość to. Powiem wam tak, gdyby naprawdę przyszła jakaś wojna, to my nie mamy nic swojego. My nawet produkcji nie mamy żadnej. A jak? Kompletnie nic. My jesteśmy kurwa gorzej rozbrojeni niż Niemcy. My jesteśmy gorzej teraz przygotowani jak podczas drugiej wojny. No, to jest prawda. Stare kuźba powykupywał ten debil kurwa jakieś rzeczy od tych od Amerykańców i się cieszą. No ale cyrk. Z Niemiaszków Leopardy przecież kupowali już stare też. No, było. To nawet broni też mają MP5 od Niemców. Tylko poprzednie Leopardy, śmigłowce, tak samo też poprzednie. Które po prostu wychodziły. No. Polizingowe. Tak. Czołgi polizingowe. No to przecież ja kiedyś widziałem właśnie jakieś testy amerykańskich nowych czołgów. To przecież te czołgi nowe są tak naszpikowane elektroniką, że one nawet przed sobą, jak jest jakaś mina, to one nawet to wychwycą. Czujniki parkowania też mają, kamery cofania. Ale ogólnie, no powiem ci, są tak naszpikowane elektroniką, kamery wszędzie dookoła, nie? Ale co, wystarczy później bombkę z impulsem elektromagnetycznym i chuj, już wszystko stoi w miejscu. No. No tak, no niby tak. Czy stać? No to nie będzie stać, po prostu wtedy wszystko ręcznie musisz robić. No tak. No to póki jest energia, no to masz uprzywilejowania fajne. No nie wiem, czy z kino kiedyś widziałeś stabilizację działa w Leopardach tych nowych. Nie. Piękna sprawa. Jest taki filmik, jak chłop jedzie z kuflem piwska na plufie. Co ty mówisz? Przez poligon. Nie. Nic się nie ulewa. Ja pierniczę. O kur... Jedź prosto. No to celność naprawdę jest... Stabilizator. Celność musi być idealna. Ale chyba Niemcy ogólnie mają, jeśli chodzi o technologię wojskową, są chyba wyżej jak Rosjanie. Bo Ruskie to mają chyba... Skręć w lewo. Ci są w modyfikacjach, kurde, dotarłeś po prostu na miejsce. Czołgów. Do usłyszenia następnym razem.